Dzień dobry, Monika Laskowska, TV Reklama, jest ze mną Arek Tańcula. Powiedz mi, dlaczego ty się cieszysz? Nie, bo mi tam kolega pokazuje, że mnie zajebie za chwilę. A dlaczego? Co zrobiłeś nie tak? A zaraz ci powiem. Powiem ci, jak wyłączysz kamerę. Tak? No dobra, to ja wam zdradzę później, ale tak może na okrętkę, bo nie będę wyjawiać tajemnic wszystkich twoich. Arku, powiedz mi, ty walczysz już... Ja walczę. Raz na boisku, a raz w klatce. Przygotowałeś się już mentalnie? Mentalnie to wreszcie mam odpoczynek psychiczny. Walczę z gościem, który jest normalny, z którym się lubię, z którym się szanuję i walka odbędzie się tylko w klatce. Ja przed poprzednim przeciwnikiem to walkę miałem codziennie. Rano się budziłem i zastanawiałem się, co oni znów odpierdolą, a tutaj przynajmniej mam ten spokój fizyczny, psychiczny. I fizycznie mogę się skupić na walce, dzięki temu mam więcej. No właśnie, wróćmy do twojej poprzedniej walki. Było ciężko. Trafiłeś po walce do szpitala, wykończyłeś się bardziej... Nie po walce, tydzień po walce mi tu już nie dopisujcie, że to nie była do końca zasługa Mateusza, że wylądowałem w szpitalu. Po prostu padł mi organizm i się o tym dowiedziałem tydzień później, no, ale wszystko już jest dobrze. Ale to był bardziej wysiłek psychiczny czy fizyczny w tym starciu z Mateuszem? Znaczy, słuchaj, ja wychodząc do tej walki, to stoczyłem tych walk już 20 w głowie, więc wiesz, a to naprawdę, psychicznie to mi, kurwa, ja kilka lat życia myślę, że będę przez to kilka lat krócej żył przez tą całą sytuację, serio. Ja masakra to, co przeżyłem i drugi raz bym tego nie chciał przeżywać, psychicznie przynajmniej. No to... Ale drugi raz w sumie to bym to i tak zrobił inaczej i teraz już miałbym bardziej wyjebane, bo wiem, że to są farmazony i tak dalej. No właśnie, to co cię tak najbardziej denerwowało w tym wszystkim? To, że tak się dzieje, że opowiada różne historie, które według ciebie były nieprawdziwe? Co najbardziej cię zabolało? Jak według mnie były nieprawdziwe? One po prostu były nieprawdziwe. Nie według mnie, tylko w ogóle są nieprawdziwe. Nie czepianie się, jakieś poruszanie tematów jakichś moich rodziców, czy wszystkich moich znajomych, nawet jakichś ludzi, którzy są luźno ze mną powiązani i są ze mną, ale już są przeciwko nim i już są, kurwa, aferki. Mhm. Tak nawet ostatnio znowu aferę jakąś tam zrobił przecież, ale dobra, to nie miałem o tym nie opowiadać, więc nie będziemy. No opowiadaj. No też jednemu pewnemu zawodnikowi bardzo znanemu, utytułowanemu też wykręcił aferę, że to jednak on dosypał na tej imprezie, na tej mistycznej imprezie, a nie ja jakieś rzeczy i nagle z dupy po tylu latach, nie? Aha, czyli już jesteś niewinny. Czyli ja jestem niewinny, więc nie wiem, o co chodzi, niech ze mnie zejdą. No tak, nie wiadomo, o co chodzi, to... To chodzi o pieniądze, tak, i kolejne osoby i znowu, żeby było głośno i żeby tylko jakiś nagłówek zobaczyć w jakimś tym portalu, nie? O sobie. Mhm, czyli już teraz jest ok, jesteś na dobrej drodze do zwycięstwa. Tak, zmieniłem wiele rzeczy, mniej trenuję, więcej śpię, więcej wypoczywam, bardziej na lajcie, więcej sobie jakichś jointa zapalę i tak to wygląda. I luzujesz po prostu. Tak, luzuję. Mhm, a powiedz mi, czy po tej całej aferze konsultowałeś się może z jakimś specjalistą, jakiś psycholog sportowy? No przed też, ja ogólnie cały czas współpracuję z psychologiem. Głowa mi tam siadła całkowicie. To była taka, kurwa, no ja miałem normalnie białą gorączkę. Miałeś jakieś taką, że chciałeś kogoś tak zajebać, oczywiście. Że... Oczywiście. Oczywiście, serio? No to nie myślisz wtedy. To jest i spięte mięśnie, jak masz spięte mięśnie, uderzasz, to tak samo. Więcej tego tlenu absorbują, dlatego się tak wystrzelałem, nie? No i kurwa, inaczej, no. Mógłbym się tłumaczyć, ale nie chcę się tłumaczyć. Mhm. Po prostu było jak było. Chujowo zjebałem, nie pokazałem tego, co potrafię. Kurczę, ja w ogóle na sparingach dużo więcej pokazuję niż... Nic tam nie pokazałem, no nic. Głowa się połączyła. Głowa, po całkowicie w ogóle, wiesz, odłączony mózg od reszty ciała i tak się skończyło. Ale, tak ale to jest... już się nie powtórzy, to już, obiecuję wam, że to już się nie powtórzy. Tak to jest w białej gorączce właśnie, że ja tak mam na przykład, że jestem bardzo spokojną osobą, mnie wytrącić z równowagi... Ale mnie też jest bardzo trudno, bardzo ja ciężko. Naprawdę, ale jak mnie wytrącisz, to już jest kurwa tak, to że wiesz... podobnie. Super sajancy, kurwa, nie? Ochroniarze nie dają sobie rady. Trzeba tak, trzymać oczy, za nogi, kurwa, ręce. Do góry nogami i wiesz, oczy do góry gałkami, nie nogami. No i tak, no tak jest. Arku, powiedz mi, no, co sądzisz o podwójnym zwycięstwie Mateusza? Szanuję, pozdrawiam, życzę mu jak najlepiej. Jak to powiedział jego tata, na naszych oczach rodzi się legenda MMA. Czyli gratulujesz mu zwycięstwa? Oczywiście, szczerze? Pewnie. Niech sobie tam walczy. Oglądałeś walkę? Nie, widziałem tylko highlighty jakieś gdzieś w internecie. A jeżeli chodzi o przygotowania do tej walki, to trenujesz ciężko? No właśnie, trenuję już mniej niż dawniej. Dawniej słynąłem z tego, że moje motto przewodnie to zapierdalać trzeba. Robiłem po 14-12 jednostek treningowych w tygodniu. Teraz ograniczyłem to do maksimum 8, około 6-8 jednostek treningowych robię. Zobaczymy jak to. Wiesz, nie można wiecznie robić tego samego, liczyć na inne efekty, więc po prostu pozmieniałem to. Zmieniłem dietę, też zmieniłem suplementację. Zobaczymy jak to teraz będzie. Czyli po prostu naprawdę
nabrałeś dystansu do wszystkiego. Tak. Bardziej, tam bardziej byłem taki, wiesz, napalony, że kurwa, muszę szybko do tego KSW się dostać, napierdalać, czym więcej, tym lepiej. Ja nie miałem siły już, wiesz, nogi się bolały, a ja na drugi trening, trzeci trening czasami jednego dnia. Koniec już, kurwa, z tym, trenuję tyle, na ile mam siłę. Ważniejszy jest dla mnie odpoczynek teraz, relaks i chillout niż te ciężkie treningi. Znaczy, trenuję też ciężko, ale nie tak dużo, o. Czyli trenujesz na tyle, ile masz siłę i troszkę więcej po prostu. Mądrze, że trenuję. Padło nam światło. O. Czyli trenujesz na tyle, na ile masz siłę i troszkę więcej. No nie, już troszkę więcej. Na tyle, na ile czuję mój organizm. Mam zrobić to 8 jednostek treningowych. Nawet jak mam siłę na więcej, to już nie robię ich więcej. Po prostu idę sobie wtedy na przykład do komory hiperbarycznej czy norma barycznej, czy idę sobie do jakiejś kriokomory, czy idę sobie do fizjo. Po prostu jednostki treningowe zamieniłem na jednostki takie regeneracyjne. O. Mhm. Kurde, jak to mądrze powiedziałem. Bardzo kurde, mądrze. Zawodnik prawdziwy prawie, że... No to się dużo zmieniło u Ciebie, bo... Tak. Słuchaj, bo ja naprawdę otarłem się tam o śmierć. Jak się otrzesz o śmierć, to już dużo w życiu zmieniasz. W ogóle pozmieniałem swoje życie, już też tak nie zapierdalam. Kupiłem sobie tam jakiś, wiesz, jakiś motocykl, o którym dawno marzyłem, a cały czas się cipiłem, żeby go kupić, a prawie umarłem i bym go nigdy nie kupił. Pozmieniałem, wykończyłem sobie wreszcie mieszkanie, zrobiłem sobie ogród, wiesz, takie rzeczy, które zawsze na drugi plan, nie? Zacząłem też robić tam inne swoje rzeczy, które mam na swojej liście marzeń właśnie do zrobienia, bo następnym razem, jak mi stanie się tak, że będę mógł umrzeć, to chcę powiedzieć, że dobra, wszystko zrobiłem, co miałem na liście, mogę kurwa spierdalać z tego świata. Czyli było to aż tak bardzo poważnie? Tak, było poważnie. Przez 3 pierwsze dni w szpitalu to w ogóle miałem 30% szansy na to, że nerki zaczną z powrotem działać, więc że wrócisz tu do normy, więc 70% szansy na to, że koniec z moim życiem dotychczasowym, koniec z treningami, dializy, ewentualnie modlić się o przeszczep, ale z przeszczepem i tak, to wiesz, to z nerką przeszczepioną jak z jajkiem, więc nie mógłbym trenować, nie walczyć, więc naprawdę było, ja tam popłakany byłem, tą piosenkę taką, cokolwiek się wydarzy, to napisałem poryczany, że wiesz, że chuj, co się tam wydarzy, ja i tak będę te swoje marzenia dalej spełniał, ale na szczęście, kurwa, się udało, wiesz, wizualizowałem sobie codziennie, że to zaczyna działać i zaczęło działać i teraz wróciło wszystko, jak gdyby nigdy nic, wyniki nawet lepsze niż wcześniej, więc spoko. Bardzo się martwiłam o Ciebie. No, pół Polski się martwiło, kurczę, słuchaj, w ogóle to jest mega fajne i chciałem Wam podziękować. Mnóstwo ludzi zatrzymywało się gdzieś, szedłem sobie ulicą, gdzieś zatrzymują się ludzie i normalnie wychodzili samochodów i Arek, ja cię sobie, że przytulają mnie, że wszystko w porządku, czy już dobrze mówię ci, to po prostu jest tak wspaniałe, że szkoda gadać. Normalnie obcy ludzie, tak Arek, ja się popakałem na twojej walce, tak się martwiłem o ciebie, przytulają się, wiesz, ja pierdzielę, bardzo wam dziękuję, naprawdę. Czyli rekonwalescencja była znakomita ze wsparciem, tak, twoich fanów, publiczności. Tak, kurczę, w szpitalu jak byłem, to ludzie przychodzili pod okno, akurat był COVID naprawdę? Wtedy, był COVID i wiesz, nie można było nikogo wpuścić, to przychodź, a ja byłem na parterze, nie, także można było normalnie podchodzili mi pod okno, przynosili mi lody z Goodluda, w ogóle, wiesz, no masakra, zajebiście, mega jestem. Lody ekipy też dostałeś? Nie, akurat tych nie. Nie znam ekipy, w ogóle chciałbym ich poznać kiedyś, ale na razie ich nie znam, więc... No. Jaka diagnoza, powiedz, była lekarzem? To się nazywało radiodiamiza, to co mi się przydarzyło. Nagły rozpad mięśni szkieletowych, który spowodował zatkanie moich nerek i to było tak bardzo dojebane, że miałem 1780 poziom kreatyniny, gdzie górna granica to jest około 106, więc miałem 17-krotnie przekroczone, też praktycznie zatkane w naiment, ale no udało się, że się odetkało. Niedotleniony organizm. To dużo rzeczy się na to nałożyło i też dużo treningów i niespanie i wiesz, jakieś tam nieodpowiednia suplementacja takie tam. Mm-hmm. Za dużo białka w diecie na przykład, bo to bardzo, ja bardzo długo bardzo dużo białka, bo nie wiem, miałem takie przekonanie kulturystyczne, że białka trzeba wpierdalać, żeby mięśnie rosły, a to nieprawda. Więcej niż 1,5 grama białka na kilogram masy ciała nie jest nam potrzebne. Jeżeli jecie więcej, to zmieńcie to, bo wasze nerki nie wytrzymają długo. Bardzo dobrze, że o tym mówimy, bo tak naprawdę dużo młodych ludzi trenuje. Tak, trenuje zabrane, nie zdaje sobie sprawy. Ja też naprawdę, no już 5 czy 6 lat wysokobiałkową dietę miałem zawsze, a to nie jest potrzebne. Nie jest, jeśli chodzi w ogóle o bycie, nie wiem, może jak jesteś w okresie masowym, jesteś kulturystą, to białko może jest potrzebne, ale to jest tylko tak pół roku na przykład taka dieta. A jak jesteś zawodnikiem MMA, to więcej węglowodanów to są najważniejsze. Jeżeli będziesz dostarczał za dużo białka, to twój organizm tak sobie go przerobi na cukry, na węgle, a resztę kwasową powoduje to, że zakwasi twój organizm. Trochę tutaj mądrych rzeczy, właśnie, bo ja ogólnie jestem mądrym człowiekiem, znaczy nie, mądrym, nikt nie jest odpowiednio mądry, ale to jest moja branża, słuchajcie, jestem trenerem personalnym, w ogóle zapraszam do mojego nowego, odnowionego portalu inżynieriaciała.pl, gdzie będziecie mogli wykupić sobie treningi ze mną, dietę u mnie i nawet prowadzenie osobiście przeze mnie. Także moi drodzy, jeżeli trenujecie, chcecie zacząć walczyć, to śmiało uderzajcie do Arka, wam pomoże, podpowie co i jak.
żebyście funkcjonowali dobrze, no i przede wszystkim, żeby treningi były mocne, no bo tak naprawdę suplementacja bardzo pomaga też w treningach, no po to, żebyśmy mieli siłę. Wszystko, co chcecie, wam rozpiszemy. Suple, trening i tak dalej, i tak dalej. No, coś jeszcze? Bo ja już idę dalej. No, masz mi powiedzieć, tylko wyłączymy kamerę. Dziękuję bardzo, do zobaczenia, do usłyszenia. Pozdrawiam was serdecznie, miliard buziaków.